Marek Mazur, przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, to gość Strefy FM Piotrków. Witam panie przewodniczący. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Witam również ja państwa, Beata Hołbowicz-Stachaczek. Panie przewodniczący, zaczął się rok wyborczy, on się zbliża, te wybory zbliżają się wielkimi krokami. Za chwilę będą wakacje, a po wakacjach to już właściwie trzeba myśleć o tych wyborach. Czy pan czuje w Sejmiku Województwa Łódzkiego, że ludzie tak zaczynają myśleć o tym, że dobrze by było dostać się na kolejną kadencję, że zaczynają myśleć o kampanii i tak troszeczkę inne rzeczy schodzą na plan dalszy? O wyborach mówimy cały czas, w każdym roku, bo jak nie jedne wybory, to inne wybory. To prawda. Tak, niektórzy powiadają, że czas kampanii zaczyna się następnego dnia po wyborach. A jak jest w pana przypadku? No, ja pracuję regularnie, systematycznie i dla mnie nie ma znaczenia, czy jest to czwarty rok w kadencji, czy trzeci, czy drugi, bo... A który to jest rok? No to jest czwarty rok w tej kadencji oczywiście, bo... Ale w ogóle która to jest czteroletnia. Kadencja? W Sejmiku drugą kończę kadencję. W Sejmiku Województwa Łódzkiego. Natomiast jak inni postrzegają, nie wiem, pewnie się każdy przygotowuje w jakiś sposób. Ten, kto chce startować w kolejnych wyborach samorządowych, pewnie startują ci, którzy mają koncepcję, wizję swojej pracy, bo to jest głównie przecież powód kandydowania do każdego samorządu czy no, parlamentu. Wie pan, panie przewodniczący, nie zawsze jest to jedyny powód, że ktoś chce służyć ludziom. Czasami jest to kwestia przyzwyczajenia, czasami no jednak ma się władzę, to niekoniecznie tylko no, nie z tego wiem, powodu. Nie wiem, być może tak to wygląda. I ja natomiast, kiedy wystartowałem po raz pierwszy w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego, to miałem za sobą, mogę powiedzieć, kilkudziesięcioletnią działalność w organizacjach pozarządowych, szczególnie sportowych, i moim konikiem i pasją było to, by w samorządzie województwa łódzkiego zadbać o sport dzieci i młodzieży, bo tym zajmowałem się i zajmuję się nadal. Udało się po tych 8 latach? Oczywiście, bo środki finansowe, które samorząd przekazuje na organizacje sportowe, są znacznie większe w tych ostatnich latach. Uregulowaliśmy pewne kwestie umów z organizacjami, konkursów. To jest oczywiście długa dzisiaj na ten temat lista zadań, które się już udało zrealizować. Ale wie pan, że często nie widzi się tego, co już się udało zrealizować i mówi się, młodzież jednak za mało uprawia sport, dzieci nie uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, nie ma takich, jak to kiedyś były, tak zwane SKS-y, więc to jakby no tak, troszeczkę... O tym oczywiście czas się zmienia, zmieniają się uwarunkowania i należy oczywiście dostosowywać te formy organizacyjne do obecnej sytuacji. I ma pani rację, bo dzisiaj walczymy z komputerem, walczymy z różnymi urządzeniami, które zajmują dzieciom ten czas, nie pozwalając czy nie dając szansy na przebywanie na świeżym, wolnym powietrzu. I oczywiście te różne formy, które stosujemy. Muszę powiedzieć, że teraz właśnie Ludowe Zespoły Sportowe od tego roku będą realizowały kolejny program rządowy wspólnie z Ministerstwem Sportu na terenie województwa łódzkiego już od 1 marca. Dla klas trzecich szkół podstawowych tak zwany program Umiem Pływać. Obejmujemy tym programem dzieci, korzystając oczywiście z bazy sportowej, dzieci, by uczyć ich właśnie pływania, więc wiele nowych form w miarę zmieniających się czasów stosujemy. Super ten pomysł z tym pływaniem, tylko pytanie teraz tak, czy jest wystarczająca dostępność do ośrodków takich, tak, gdzie dzieci będą mogły się mamy uczyć? Już to rozpracowane, bo to są te dni teraz, kiedy właśnie szczegóły ustalamy. Oczywiście zgłosiło się 50 jednostek samorządowych z naszego województwa, tu z powiatu piotrkowskiego również. Mamy te pływalnie, te baseny, które do dyspozycji, one są już organizacyjnie przygotowane do realizacji tego programu. Czyli zmieszczą się wszyscy. I ponad 6 tysięcy dzieciaków tylko z klas trzecich obejmujemy tym programem. I zmieszczą się wszyscy. No ci, którzy się zadeklarowali ten udział w tym programie, tak. No dobrze, w takim razie z tych mniejszych miejscowości dzieci będą dojeżdżały na pływanie. Tak, tak, i na to są środki oczywiście, na transport, na wynajem basenów, środki są na instruktora i na opiekuna, to oczywiście. To co zrobicie z rodzicami jeszcze tych dzieci, bo często rodzice są tacy, że nie puszczę na pływalnię, bo się przeziębi, bo będzie miał mokrą głowę, bo musi zmienić bieliznę, nie da sobie rady, po co mu tam pływalnia?
Jeśli chodzi o te dzieci, które już są objęte tym programem, nie, no, one rodzice, sobie radzą. To rodzice już wyraziły zgodę, bo to był oczywiście warunek. Gorzej z tymi nowymi rodzicami. No, dlatego trzeba wszelkiego rodzaju różne metody stosować w popularyzacji sportu, by przekonywać właśnie i te dzieci, znaczy i tych rodziców, którzy mają takie poglądy, jak pani wspomniała. Od kiedy rusza ten program? Czy to znaczy, że od września już te dzieci będą pływały? Od 1 marca, to w dwóch etapach jest okres wiosenny i okres jesienny. Od 1 marca do końca czerwca i później od 1 września do końca grudnia. Oczywiście różne szkoły, różne okresy wybrały. Także nie zabraknie wam kadry, tej, która będzie uczyła dzieci? Ta kadra jest bądź w szkołach, bądź w przypływalniach. Więc nie ma problemu. Więc nie ma problemu. Ale pani wspomniała o samorządzie. Bo takie było pytanie, zeszliśmy na sport, i bardzo dobrze, bo to jest oczywiście bardzo interesująca tematyka dzieci i młodzieży naszego przyszłego społeczeństwa, ale zadała pani pytanie, czy w samorządzie się u nas czuje, nie, tej kampanii. Nie czuję się. W sejmiku ja przynajmniej nie odczuwam, dlatego że zajmujemy się tymi zadaniami, które sobie nałożyliśmy na początku kadencji, bądź okresowo na początku roku, a koniec kadencji dla nas może i dobrze, że nie jest jakby ważnym okresem kończącej się kadencji samorządu, tylko jest to ważny moment kończącego się okresu programowania unijnego 2007-2013. To jest dla nas istotne, bo po pierwsze należy dobrze, a w naszym województwie mamy w tym względzie sukcesy, bo w różnych klasyfikacjach województw jesteśmy na pierwszym, drugim bądź trzecim miejscu, zależy od programu unijnego, jeśli chodzi o rozliczanie tych dotacji unijnych. A z kolei jest to też ten rok, który jest rokiem pierwszym i przygotowującym się organizacyjnie do kolejnej perspektywy unijnej 2014-2020. I to jest dla nas istotne i myślę, że dobrze, że samorząd w tej chwili koncentruje się na tych dwóch etapa kończącego się jednego okresu i rozpoczynającego się drugiego okresu, żeby dobrze wejść w ten nowy okres, a powiem, że są to większe pieniądze, bo ponad 2 miliardy 300 euro. Kiedy mieliśmy 1 600 000 w tamtej kadencji, a więc są to nowe zadania, więcej pieniędzy i ważne jest, żeby się do nich przygotować. A Marek Mazur będzie miał jeszcze jeden kłopot z tego, co ja słyszałam, bo pan ma dwie kampanie. Pan się zdecydował startować do Europarlamentu. Dobrze mówią na mieście? To nie jest kłopot, to jest wyzwanie. I... No ale dobrze mówią, potwierdza pan, że będzie pan startował. Tak, tak. Będę kandydował do Europarlamentu. I to nie jest kłopot, to jest wyzwanie, to jest satysfakcja, myślę. Przynajmniej ze strony tego ugrupowania, które deleguje mnie do kandydowania. Czyli to nie jest do końca pana tylko i wyłącznie decyzja? W polityce, w samorządzie nie ma gry indywidualnej. Używajmy tego języka z kolei nowosportowego. Jest, no tak, gra, trzeba być namaszczonym, jak to niektórzy mówią. Jest gra drużynowa i to dobrze, dlatego że w pojedynkę się nic nie zrobi. Nawet w samorządzie osiedlowym. Indywidualnie trudno jest cokolwiek zrobić, należy mieć grupę, zespół ludzi, wtedy łatwiej jest swoje przynajmniej plany czy swoje koncepcje realizować w grupie. I tutaj oczywiście podobnie, jeżeli chodzi o Europarlament. Ja dlatego się zdecydowałem, ponieważ uważam, że mam pewną wiedzę na ten temat. Poprzez to, że 8 lat, dwie kadencje byłem przewodniczącym Sejmiku Województwa Łódzkiego, samorządu, który realizował właśnie w tamtej perspektywie unijnej duże pieniądze. Po drugie, od 8 lat jestem członkiem Związku Województw Rzeczypospolitej. To jest związek, taka korporacja, w której skład wchodzą przewodniczący sejmików i marszałkowie województw. I muszę powiedzieć, że w tych 8 latach oczywiście zmieniali się i przewodniczący, i marszałkowie, no bo taka jest kolej rzeczy, natomiast no, mnie jakoś tak wyszło, że się nie zmieniały. Przewodniczący Marek Mazur został. Tak, i z tej grupy chyba jestem jeden z dwóch, którzy przez 8 lat w tej korporacji funkcjonują. Jak pan to zrobił? Powinnam zadać pytanie. Staram się współpracować z wszystkimi. A mówię dlatego o tym, ponieważ Związek Województw deleguje swoich przedstawicieli do Kongresu Władz Lokalnych Regionalnych Rady Europy w Strasburgu. I tam tą funkcję pełnisz od 4 lat.
Czyli właściwie kontakt jest... Tak. Ponadto z ramienia Związku Wojewódz bardzo często jestem w Brukseli, w Komisji Europejskiej i znam doskonale, te wszystkie struktury. A ponadto będąc w Kongresie Władz Lokalnych, Regionalnych przy Radzie Europy w Strasburgu, bywam tam dwukrotnie w ciągu roku na sesji plenarnej i dwukrotnie na komisji. Ja zapytam... W związku z tym znam te tematy, a z drugiej strony, jak powiedziałem wcześniej, nowa perspektywa unijna 2014-2020 daje na nasze województwo ogromne pieniądze. Kwestia, żeby je dobrze wykorzystać. To moje pytanie, jak pan zna, na ile pan zna angielski? No na tyle, żeby się porozumieć, oczywiście, bo tu już jestem tam 4 lata, ale podkreślam również i, że wystąpienia plenarne są w języku oczystym, o czym się doskonale wiem. Ale co, będzie trzeba się douczyć jeszcze, zdaniem pana? Człowiek się zawsze uczy i to nie tylko w kwestii języków, ale i w ogóle znajomości nowej problematyki, bo to, że mamy dzisiaj nową perspektywę, to są nowe rozporządzenia, są nowe kwestie prawne i należy cały czas być na bieżąco. Miał pan takie marzenie, żeby po raz kolejny zostać przynajmniej tym, który będzie w sejmiku województwa łódzkiego. Wcale by nie było źle, gdyby to był przewodniczący. Natomiast teraz no, chce pan uciekać. Ja nie uciekam. Wyjechać, nie. Zostawić. Nie szkoda panu trochę? No mimo wszystko musi pan coś wybrać. To nie jest, nie, panie redaktor, to nie jest ucieczka. To jest kwestia realizowania podjętych wcześniej zobowiązań. To jest kwestia realizacji zadań, które się wytyczyło, nie wiem, w moim przypadku 8 lat temu. Ale nie żal panu, że będzie z jednej... To nie jest żal, bo wie pani doskonale, że parlamentarzyści współpracują i ich obowiązkiem jest dalej współpracować z lokalnymi samorządami, z lokalnym środowiskiem. Nie można się odrywać, czy to będzie parlamentarzysta krajowy czy europejski, on nie może się odrywać od tego terenu, tego środowiska, w którym funkcjonował czy z którego wyszedł. W związku z tym wydaje mi się, że po iluś latach działania w określonym obszarze należy szukać dalszych rozwiązań. Należy szukać dalszych kontaktów, by wzmocnić to, co rozpoczęte było w danym momencie. Czyli jest to jakby kolejny krok w pana, no nazwijmy to karierze politycznej, chociaż to złe słowo. Kolejny krok w kwestii zrealizowania tych przedsięwzięć, które sobie założyłem 8 lat temu, 4 lata temu. Jeżeli oczywiście nie będę mógł je realizować w ten sposób, to pewne jest, że będę w inny sposób, bo te kontakty, przynajmniej powiedziałem, w tym kongresie władz lokalnych mam do tej pory i to czy na tej płaszczyźnie, czy na innej, na pewno się uda je zrealizować. Marek Mazur, przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, dyrektor Agencji Rynku Rolnego, to się tak fachowo nazywa. Tak, oczywiście. Bo nie sejmiku... będzie pan mógł być tym dyrektorem. W Agencji Rynku Rolnego oczywiście pełnię funkcję etatową, tam pracuję na co dzień, natomiast oczywiście działalność w samorządzie, jak wiemy, w każdym przypadku jest społeczna, ale czy nie będę mógł pełnić tej funkcji? Jeżeli pan zostanie europosłem, to chyba już nie. To wtedy podejmiemy decyzję, jeżeli taka sytuacja wystąpi. Marek Mazur, przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, był gościem Strefy FM Piotrków. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Bardzo dziękuję, do widzenia.